Dzieci kontra rodzice w samochodzie. Kolejna odsłona serii od wydawnictwa Kangur. Bardzo dziękujemy. 54 karty, 270 haseł, instrukcja w środku od 6 roku życia. Zobaczymy, czy się pytanka nadadzą do jazdy samochodem. Druga instrukcja. I tu będą trochę inne prawdopodobnie zasady. Oglądamy karty. I tak. Aby rozpocząć grę, wszystkim graczom należy rozdać po jednej karcie, poza kierowcą oczywiście. Każdy gracz odczytuje pozostałym uczestnikom gry hasła widniejące na jego karcie. Może zdarzyć się, że jedno lub więcej haseł będzie identyczne jak u innego gracza. Wówczas kartę zdobywa gracz, który jako pierwszy wykrzyknie, że widzi obiekt. Że te obiekty tutaj opisane musimy zobaczyć, tak? Każdy gracz po otrzymaniu i odczytaniu karty stara się jak najszybciej dostrzec na zewnątrz samochodu obiekty bądź ludzi odpowiadające hasłom na swojej karcie. Gracz, który zobaczy taki obiekt, wystarczy jeden z karty, wskazuje go i zdobywa w ten sposób kartę. Po czym dobiera nową kartę z talii. Jeśli w ciągu 5 minut żaden gracz nie zobaczy żadnego obiektu lub osoby odpowiadającej hasłom na jego karcie, wszystkie karty wracają do talii. Wówczas należy rozdać nowe karty i rozpocząć kolejną rundę. Czyli generalnie zdobywamy kartę, jak widzimy, chociaż jedną rzecz z karty. A co tu mamy? Budka telefoniczna, znak zakazu, most, las iglasty, znak ustąp pierwszeństwa przykładowo, tak? Jedna talia. Teraz obejrzymy sobie drugą, jeszcze tył opakowania. Tak, i dodajemy to opakowanie na bok. I patrzymy, co jest dalej. Radar, wioska, dwie kobiety, zwierzę, zakład pogrzebowy. Kierowca w okularach przeciwsłonecznych, apteka, radar, restauracja i ulica jednokierunkowa. Mamy 5 minut, żeby coś zobaczyć. Jak w ciągu 5 minut nic nie zobaczymy, żaden z graczy, no to wtedy karty wracają do talii i rozdajemy nowe. A gdy zobaczymy chociaż jedną rzecz z karty, no to wtedy kartę zdobywamy. Kierowca oczywiście nie gra, bo kierowca musi przecież kierować. Jak zobaczymy obiekt, to musimy krzyknąć, że nazwę tego obiektu. No i celem jest oczywiście zdobyć jak największej liczby kart. Kiedyś mieliśmy już podobną grę, tylko tam chyba były obrazki. No tutaj mamy dużo więcej, ale hasełka. No, jedne karty, drugie karty, hasła dobrze widoczne. Oczywiście, żeby grać, trzeba umieć czytać. Ale możemy grać równie dobrze tak, że mama wyciągnie, czy tam tato, kartę, kto nie prowadzi, wyczyta hasło i kto pierwszy zobaczy, to wtedy zdobywa. Wynika, że dostaje kartę, tylko jak jeszcze nie umiemy czytać, to równie dobrze jedna osoba może wyciągnąć jedną kartę i tą jedną walczymy, prawda? Dzieci kontra rodzice w samochodzie. Dziękujemy.